Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, proszę Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzicie po raz kolejny Far Cry 3. W poprzednim odcinku udało nam się zrobić misję Grzyby w Głębi. Aktualnie dostałem zadanie, żeby ruszyć na Meduzę w Zewie Meduzy, czyli w zadaniu dość ciężkim. Zalogowałem się do gry i się okazuje, że Denis do nas zadzwonił, więc uznałem, że lepiej zacząć z ekranu, żeby pojrzeć pauzę i zobaczymy, o co tutaj mu chodzi. Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body. And your mind will follow. The Tatao will bring you closer. Jest oczywiście powtórka z poprzedniego odcinka, z tego co mi się wydaje. Więc w porządku. Tutaj chciałem na pewno zrobić tą próbę, jak i w drodze będę chciał zrobić budynek pomocy drogowej Wellshore. No bo oczywiście to jest wszystko ładnie po drodze. Może jeszcze ten wschód bym zobaczył. A te wszystkie rzeczy mamy tak ładnie po drodze zrobione, więc z chęcią chciałbym, no, spróbować tutaj tych aktywności, które mamy do dyspozycji. Przedmioty uwagi, okej. Będzie tutaj akurat to jest trochę dziwne, że w Far Cry'u za każdym razem jak włączam grę muszę się logować, ale to jest raczej uzasadnione tym, że mamy tutaj również tak jakby tryb multiplayer, przez co musiałem zainstalować pewien anti-cheat, aby oczywiście nie oszukiwać w tej rozgrywce wieloosobowej, co jest dość ciekawą sprawą, no bo w nowszych tytułach w ogóle nie trzeba instalować anti-cheata, jedynie w Fortnite trzeba było, ale to jest już inna śpiewka, aby użyć. Nagroda. To jest z tym lekarstwem do flary, nim skończy się czas. Nie, to nie chcę. Czyli to jest taka aktywność, w porządku. To jest odbity. To chciałbym zrobić tutaj to. To jest odbity, tak? Czy nie odbity? Tak, odbity jest, bo tutaj mamy czerwony, dobra. Oto dostałbym się tam. No szkoda, że to jest zadanie czasowe, ja takich nie lubię. Może kiedyś przy okazji zrobiłbym to. Tak, przed końcówką gry, ale na razie to nie wiem. Z tego co też się orientowałem, to jeżeli chodzi o zadania fabularne, to tutaj mamy tylko i wyłącznie je do dyspozycji, że tak powiem, bo tak to reszta rzeczy jest w formie aktywności pobocznej, typu zrzuty, stacje radiowe, zaginieni ludzie, i jeszcze zwierzęta w formie kontraktów, więc w porządku. Z tego co też widziałem na NVIDIA GeForce Experience, to ja posiadam wersję Far Cry'a Deluxe. Dlatego również taką miniaturkę ustawię, żeby to ładnie wyglądało, tak samo jak w przypadku Dying Light'a. Jeszcze jakieś tam inne gry chyba było. Bo jednak to wygląda, no według mnie znacznie ładniej, jeżeli chodzi o same playlisty. Oj, 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 oj. Trzymaj, aby użyć. Nagroda. Zabawa wchowanego. Zabij jak najwięcej wrogów otrzymaną bronią. Start. Zabij jak najwięcej wrogów otrzymaną broń. To już rozumiem. Okej, czyli o to chodzi. No powiem, że w porządku aktywność. O cholera jasna. Co ja robię? Powiem, że wbrew pozorom ci przeciwnicy naprawdę bardzo dużo biją. Czuję się jak taki kompletny laik, bo dawno żadnego FPS-a nie grałem, z tą celnością może być ogromny problem. Mówię, na początku ładne nawet head mi siadały, tylko że tutaj no naprawdę muszę zadbać o to, aby się ładnie ukrywać między przeszkodami. A nie, już od razu. Chyba, że oni na tym trybie mają więcej obrażeń? To miałoby sens. Problem może być tutaj oczywiście ograniczenie w formie
małego magazynku tego Westpaka. Rozumiem, że nieważne jaki mam wynik, to i tak, tak jakby wygrywam tą próbę. No tam był jeszcze jakiś ranking pokazany, ale to raczej albo znajomych, co szczerze wątpię, bo na Ubisoft Connectie w ogóle żadnego nie mam, albo taki losowy ranking po prostu. A w dzisiejszym odcinku miałbym plan zrobić właśnie próbę Meduzy, to znaczy zew Meduzy. I zobaczymy, co będzie po tym, jeżeli chodzi o te zadania. A powiem, że taka broń, kurczę, przydałaby mi się. Tylko, że oczywiście brakuje mi trochę miejsc na bronie. I musiałbym zdobyć już nawet nie pamiętam co, ale jakieś skóry chyba. No i mi pasuje, dostanę trochę tam pieniędzy. Czyli tak, próba na to wychodzi, że zaliczona, tak? Wydaje mi się, że chyba tak. Teraz przydałoby się właśnie ten budynek zdobyć. I będziemy tak zmierzać do Meduzy. Tutaj już bez przeciwników? Dziwne. Wydawało mi się, że byli tutaj jacyś. Może już jest problem, jeżeli chodzi o kurczę ilość gotówki, bo już mamy maksimum. No tutaj przy okazji, jak już mamy takie ładne roślinki, to czemu by ich nie pozbierać? Zawsze się zawsze się przydadzą. Możesz wykonać recepturę. No dobrze, na razie tego robić może nie będę. A, kolejna nowa roślina. Kurde, dużo tego jest. W broni. A, ta otrzymana. I środki kład. O, lotnia. Pamiętam, że w czwórce również były. O, kamizelkę dostałem. Bardzo fajnie. Portfel pełny. Właśnie, to jest ogromny problem. A tym jak mógłbym lat... chyba tak samo jak w czwórce, tylko nie wiem jak mógłbym lądować. Chyba do wody musiałbym jakoś zejść, tak mi się wydaje. Tutaj właśnie bałbym się, że kurczę rozkwaszę się jak jabłko. Ale nie jest źle. Sterowanie lotnią. Patrzymy, ok, w co tam sterujemy. Aż. Musimy szybować nisko i prosto. A, oczywiście można na tym E wyskakiwać. Alarmy mamy, ok. Oj, jeden z nich miał snajperkę chyba. Bądź po prostu jakąś broń związaną z celownikiem laserowym. Czyli tak, obóz fajnie odbity. Czyli to jest to samo co w przypadku czwóreczki po prostu. Strzelba to mnie nie interesuje. A czy mógłbym ich przeszukać, bo trochę amunicji mi się kończy niestety. O, szybka podróż od razu, bardzo fajnie. Nie wiem, czy przypadkiem nie miałbym tutaj jakiejś lepszej broni. Właśnie! Cóż... Ujojojojoj. No i bardzo fajnie. No i tutaj oczywiście mamy zadanie z zaginioną osobą. Niech już będzie tutaj ten bieżący cel. Kurczę, no może porobimy kiedyś te aktywności poboczne. Ale na razie chciałbym tak jak w sumie w większości gier skupić się wyłącznie na wątku fabularnym. A oczywiście tak jak w tej sytuacji, gdy będę mieć sytuację, w której po drodze mam jakieś zadanie poboczne do zrobienia, bądź aktywność, jak to woli to nazywać, to oczywiście, że z wielką chęcią to zrobię, bo oczywiście chciałbym tutaj również jak najbardziej się popisać, jeżeli chodzi o same aktywności. Jak zazwyczaj zda nam się jakoś w ładnym procencie gry przejść, tak tutaj również chciałbym to wykonać. Ciekawe mnie trochę te zadania związane z poszukiwaniami osób, ale założę się, że to raczej będzie się polegało na tym, że musimy dojść do danego miejsca, zabić przeciwników, uwolnić go pewnie z więzów jakichś, a następnie do najbliższego obozu. To
są zamordowani ludzie. O, dobra, tak tego nie zrobię. Nie mam większego przybliżenia? Nie, nie mam chyba. Okej. Unikaj wy... O nie! Trzeba się, aby zabić radiooperatora i uzyskać ich... Radiooperatorów? Okej, czyli... Więcej okay, tutaj jest. Time to take out those pirates. Tego kolegę chciałbym cichą eliminację dokończyć. Naprawdę duża odległość to jest. Kurde, nieźle. Kałaszników nie chcę. A mógłbym go pod... Nie, chyba nie mogę podnosić na razie. Muszę mieć raczej jakąś umiejętność. Kurde. Musimy chyba sobie zapisać grę, jeżeli w ogóle mogę. No właśnie, nie mogę. Mam jeszcze jakieś punkty kontrolne tutaj będą, bo nie chciałbym tego zadania nieskończoność powtarzać. Roślinki z chęcią pozbieram. Nie wiem, czy przypadkiem też nie mogę tutaj jakieś umiejętności sobie od razu wykształcić, bo... O, przy okazji sobie weźmiemy aptekę do wytworzenia. I chciałem tutaj umiejętności. Gdzież to było? O, tutaj, od razu u góry. Granaty to nie, to jest jeszcze rekina. O, właśnie. A nie, już to mam kupione, na to wychodzi. O, to z tym paskiem adrenaliny wydaje się być bardzo ciekawe. I niedługo będzie kolejny poziom. Tam widziałem, że chyba 300 punktów nam mniej więcej brakuje. I nowy tatuaż, nie. Czyli na to wyczyta, nie ma się pokazać się tylko i wyłącznie, gdy nie mamy albo broni, albo jesteśmy na bezpiecznym obszarze, można by powiedzieć. Jest jeden radiooperator, okej. Drugi. Cholera jasna. Tam by rzucić kamieniem niby. Nie wiem, czy ja mam ciche eliminacje, czy one są głośne, czy mogą kogoś zaalarmować. Ja bym chciał, żeby ten radiooperator poszedł sobie bardziej w prawo, ale nie chcę używać kamyka, bo nie wiem, czy ja nie przyciągnę uwagi tamtego. Zostaną, a za... Tak, już strzelają flarą, no to poddane. No już kurde, no to cię naprawdę musiało stąd polecić tu? Czemu? Co jest? No już kurde. Myślałem, że mnie nie zauważy, no. Aha, czy jak ja już zabiłem jednego, to już to mam zaliczone, tak? Wydaje mi się, że chyba tak. No tak, to już jest zrobione. Mogę przeszukać ciało, weźmiemy. Szkoda, że ta snajperka musi być tak zajebiście głośna. Czyli okej, jest tak jakby checkpoint zrobiony. Od strony wody raczej się nie opłaca podchodzić, kurde. Może jakoś tędy bym to obszedł. I tutaj też jest problem z nimi, okej. No, to są żarty. To są żarty. Już się uleczymy. Więcej tych radiooperatorów jest zajebiście po prostu. Wykrył mnie. Jeszcze nie.
Wykrył, dobra. No to poddane też. A jeżeli moja teoria jest dobra, na to wychodzi, że jak ja tak to zrobię, to już będę mieć ten podpunkt zaliczony, tak? No już niech poddadzą tą misję, no. Że zostali przecież zaalarmowani. Że już nie mam szans tutaj. Zaraz walną flarą pewnie. I będzie poza... Albo w sumie uleczymy się na wszelki wypadek. Jakby jednak zadanie nie było skończone niby. Może ta snajperka mi tutaj strasznie nie pomaga. Żebym to wymienił jakiegoś kałasznikowego. Tego też jest ogromny problem z amunicją niestety. A tym razem jakiego znajomego niby mamy odnaleźć dzięki tej transmisji. Is recording ransom videos at PC. He's ransoming them. I was told to light up buyers. Do it. After the money from the parents show up, the kids go onto the black market and we deliver them to the buyer. Double the money. Daddy likes. Hey, calm the chatter. Someone triggered an alarm at the Medusa. Morons. Live closest. I can see it right now. Shit, they're coming for me. I'm ready. It's now or never. Podam się posiłków z plaży. Jajks. Zobacz, ustawienie poziomu trudności, okej. Ale tutaj był jeszcze jakiś samouczek, podręcznik. Tutaj nic. A, bo podręcznik to jest od razu to jeszcze. SVT, aha. I lotnia. No i chyba tyle. Nie to, że nie lubię, kurczę, tego SVD, ale preferowałbym bardziej kałasznikowego. Wydaje się być w tej całej sytuacji lepszym wyjściem. Kolejne samouczki, no szkurde. Ile tego jest? Nie da się tego jakoś wyłączyć? Ja mówię, że jeżeli ładnie trafimy w głowę, to nie padają na strzała, ale coś kurcze. Albo głowy nie chcą wchodzić, albo... Nie wiem co, no... No, nie chcą mi wchodzić kompletnie. Nie, chyba skanować się nie da tutaj. O, i amunicja mi się kończy, fajnie. Hey Dennis, I hit the Medusa. Now the pirate sent a message about. Jason, Vas wants us dead. There's no time to talk. Come to a Maniki village. We need your help. Sukces. Czy można tą misję nazwać, że zrobić w formie speedrunu? Czyli zdobywamy najpierw wszystkie potrzebne przedmioty od radiooperatorów i następnie już ten zabieg, w którym musimy zostać pod przykrywką, znika i można normalnie pobiec do, no po prostu, radiostacji. Więc akurat fajnie, że można tak to zrobić. Tego w końcu... A, tego nie wziąłem, no tak, bo przecież umarłem i tutaj nie było zapisu. No i nowy tatuażek. Czyli na to powiedzieć, że broni nie mogę trzymać, albo snajperki. Dziwna sprawa. Tutaj jest kolejna skrzynka, nie będzie, że też ją spróbujemy podnieść. I teraz w Amanaki mówił, no to tutaj mamy wykrzyknik. No dobrze, no to enter. Nie, powiem, że fajnie się gra w tego Far Cry'a. Jedyny problem tutaj mam trochę z amunicją. Ale niech będzie, że dokupiłbym sobie jakiś sprzęcior. Amunicja. Okej, wszystko mam pouzupełniane. Może te małotowy kupić. C4. Minę również. Zupełnie zapasy, niech już będzie, że kupimy. Pięknie. Tyle mołotu, to oczywiście, że przedmioty rzucane. C4 również. Mina, no to podkładanie, żeby ona mogła wybuchnąć. Tworzenie przedmiotów. Walka. Dobra, niech będzie, że stworzymy. Niech będzie tutaj. Gabora portfel. Co ja pod świńską skórę raz jeden? Nie, przypadkiem w czwórce też nie potrzebowaliśmy dokładnie, że świni. Ale tego nie wiem. A, to jest to, tego nie chciałem, tutaj możemy wyjść. A co my mamy taki za inny znacznik
wykrzyknika. Cóż to tutaj mamy? Kto to jest? Czy jesteś Julo? Legenda Lewy Alt. Zadania fabularne, misje. Okej. We looked. What if she's... He has the tattoo of Arakiat warriors. He will help us. What's wrong? My darling, my jewel. How could she do this over a boy? Aina, let me talk. Sir, my daughter Nadia ran away with a boy. They want to kill themselves. Oh. They are young, foolish. They think life can never get better, so they leave. Please, find Nadia, bring her back. She is young. We look everywhere. No, not everywhere. We didn't go to Bihar Rock. Please, sir, can you go there? You'll be faster. Szczerze, z chęcią to zrobię, bo tego znaczka jeszcze nie widziałem. Znajdź Nadię i jej kochanka. Myślę, że albo jeszcze w tym odcinku zaczniemy kolejne zadanie fabularne związane z Denisem, bądź w przyszłym. Kurde, jaka muzyka się zrobiła. Oho, piraci chyba. Ciekawe. Kwiat lotosu, kurczę, kolejna nowa roślina. Bardzo dużo tutaj tego jest akurat. A widziałem coś tutaj właśnie. Legwany jakieś. Cholera, no nie, zabiję. Jakie kurcze duże są. Skóra warana, właśnie. Liczyłem na skórę świńską. Ale skoro to był waran, to bardzo fajnie. No i czy przypadkiem to właśnie nie było zadanie związane z moją wersją deluxe gry? Tego pewnie nie jestem, ale niech będzie, że ustamy to jako zadanie fabularne, bo właśnie taki znacznik to posiadało. I ciało jej kochanki. A co będziemy tutaj mieć? Dolar! You hurt? He tried to kill me. He said he wanted to run away, but when we got here, he started talking about dying together. Said we'd be together forever. He tried to shoot me. How did you get up here? He must have frightened the animals when he shot. They attacked him and I climbed. Go home. Your mom and dad are freaking out. Thank you. O, fajnie. 300 dolków? O kurde. Oczywiście sklep muszę odwiedzić, aby móc to użyć. Ale że tapiry malajskie, tak samo jak w czwórce, bardzo fajnie. Tylko że przedmiotu żadnego nie mogę wykształcić. Więc jest problem, bo wydawało mi się, że jedna skóra tapira powinna mi starczyć, ale niech już będzie. Widzę, że tutaj mamy kolejne polowanie. Ścieżka łowcy, czyli kolejne zadanie, muszę powiedzieć, że poboczne. Powiem, że akurat fajnie, że aż z takiej dużej odległości widać to wszystko, więc bardzo ładnie. No więc w takim razie dzisiaj zajmiemy się jeszcze tym zadaniem fabularnym, które oczywiście ma dla nas Denis. Była mowa o tym, że was chce naszych głów, więc wydaje mi się, że raczej tutaj będziemy albo bronić naszej osady, czyli Amanaki, bądź ruszymy w jakiś szturm, bądź znowu będziemy taką taktyką partyzancką, że tak powiem, podchodzić do tej całej sprawy. What's happened? Was prepared to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Voss is gonna ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time.
Jason, please, fight for us. Rakyat will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Vaas. It'll be easier to kill. I'll do it. Ah. I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first, okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? Okay. Good luck. Bardzo fajnie. Zadanie dość proste się wydaje być. A czego tutaj potrzebuję do wykonywania przedmiotu, na przykład kaburę? Skóra koślęcia jednak. Cholera. W portfelu to świnia, okej. A czy w podręczniku coś się zaktualizowało? Tak, mam misję 6 wykonanych. Bardzo fajnie. Próby jak rad przedmioty kultu. To mnie trochę ciekawi. No dobrze, czy to jest daleko jakoś? Trochę tak, i przy okazji tutaj mamy, próbę rakiat, okej, to nie będzie, że sobie oznaczymy to, tak? A jeszcze chciałem zobaczyć tą sklepikarkę, bo muszę sobie odnowić albo zapas kamizelki, kuloodporne, albo coś innego. Amunicję uzupełnić zapasy, tak? Krótka broń, kamy, wyrzutnie rakiet. Nie stać mnie w ogóle. A to jest co? A, granatów. Może nie, też nalegają mi nie stać. Karabiny snajperskie. Niby mam już ten jeden odblokowany, szturmowe. A kacze i tego mamy. Kurde, bardzo drogi tu wszystko jest. O, no to tutaj wszystkie przedmioty, jakie podnoszę, to sobie sprzedać. If you don't, I can't get new stock in from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna want. Tak, dobrze znam całą tą mechanikę, bo oczywiście, że również w czwórce ona była. Przytuliłbym z chęcią jakiś pojazd, tylko nie wiem, czy od tej strony na pewno żadnego nie będzie. Wydaje się, że raczej od głównej strony, jak tutaj wchodzi, to coś może się kryć. Powiem, że bardzo by mi się przydał. Z tego, co też widziałem, to jedno zadanie, które będziemy palić, najprawdopodobniej jakieś narkotyki, jest bardzo fajne, bo ma naprawdę bardzo ładny, wręcz powiedziałbym, że wybitny soundtrack, więc z chęcią też chciałbym zrobić to zadanie. Nie wiem, czy to jest jakieś fabularne, niefabularne, czy jak to ma wyglądać, ale wydaje mi się, że raczej prędzej czy później takie wykonamy, więc bardzo fajnie. Na razie to starałbym się może jakoś tam dojść. Przy okazji, czy nie będzie tutaj jakichś terenów łowieckich? Jest waran, jest tapir, to mnie nie interesuje, ale tutaj mogę dojść po pojazd właśnie. Tak, czyli pojazd już widzę. To chciałbym skręcić tutaj najlepiej i spróbujemy jakoś tam dzisiaj dojechać. No i w przyszłym odcinku na to powiedzieć, że będziemy niszczyć cały ten obóz paganamina, chciałem powiedzieć. Vaasa właśnie. Chyba tam radę jakoś tak szybciej tędy pojechać. Czekaj mnie w sumie, kiedy będę mógł zrobić to zadanie związane z tymi grobowcami z II wojny światowej, asycz bunkrami. Bo jednak podobno w tej wersji Deluxe, którą ja niby posiadam, jest właśnie takie zadanie poboczne. Chyba, że to jest albo w formie tych wykrzykników kolorowych, czyli tych niebieskich, bądź to też jest coś fabularnego, co potem odkryjemy. Ciężko mi to naprawdę określić, tak szczerze, z tego poziomu, ale zobaczymy. Liczyłbym na świnie i jakieś koślęcie, ale wydaje mi się, że raczej ich tutaj nie będzie, bo... Chociaż czemu miałby ich nie być? A czy byłby w jakichś obozach typu wioski i takich zagrodach jak te świnie, bo tam są chyba ich respawny, tak mi się wydaje. Jeszcze zobaczymy. Co my za to tutaj mamy? Jakaś nowa roślina? To jest jakieś pełne. To niech już będzie, że wykonamy jakiś przedmiot. A tego nie mogę. Polowanie mogę, wykonamy. Ostraszacz zwierząt. Może na razie nie będziemy tego używać, bo ogniotrwałość, jak i percepcja jest według mnie lepsza, ale sobie to potworzymy. Ostraszacz to nie, polowanie. Ostraszacz tutaj już mamy, leczenie nie możemy i tutaj w walce ogniotrwałość tego też nie możemy. Czyli listek imbiru mogę jak najbardziej zebrać. Próba rakiet. Ciekawi mnie, jaka tym razem będzie broń. A w sumie te próby są bardzo dobrym pomysłem na odblokowywanie broni. A, obecnie niedostępna i prawdopodobnie przez to, że albo mam
teren nieodkryty, albo mam bardzo blisko ten obóz. Więc jak już jesteśmy, to ten maszt radiowy chciałbym sobie, no w sumie odkryć i zobaczymy wtedy, czy te próby Rakiat będą dostępne, czy nie. Wydaje mi się, że chyba albo to przez to, że mam zadanie fabularne aktualnie odpalone. I to zadanie jest, no ta próba Rakiat jest bardzo blisko tego punktu właśnie. To nie, czy to nie byłoby właśnie tym problemem. Chociaż w tej próbie przenosimy się do bardzo bliskiego, przenosimy się do kompletnie innego obszaru, więc to też byłoby bezsensowne. No to chodzi, że przez to, że mam misję fabularną odpaloną, to nie mogę oczywiście tego zrobić. Powiedziałbym, że to jest trochę głupie, bo lubię czasem sobie przerywać zadania fabularne, ale na to wiesz, tutaj muszę się przyzwyczaić do nowego systemu. Pamiętam, że mapa nie jest jakaś wybitnie duża, bo tam jest 150 metrów, a na mapie wygląda to na znacznie większy obszar. Here's the camp. Now for the alarm. Alarmy lubią być właśnie w tych miejscach, czyli to jest jeden. Czy to jest tylko jeden alarm? Próbować się po tych wysokich słupach, ale na razie widzę tylko jeden, chyba że tutaj byłby drugi, no nie. Alarm, okej. Wyłączę wszystkie pozostałe, tam było napisane na pewno. Tygrys tam też jest jakiś. Fajnie. Już mnie widzi, ciekawe. Zrobię się może tutaj od tej prawej strony podejść. I mam rozumieć, że zadanie fabularne na razie mam jako podpunkt zniszczenie alarmu. Jeżeli tak, to byłoby zajebiście. Bo przynajmniej gra mnie naprawdę bardzo prosto prowadzi. Że to, że eliminację mam naprawdę z tak dużego dystansu, to jest coś fajnego. Oj, kolejny. Nie zauważyłem go. Właśnie tak mi coś śmierdziało, że tak za pół sobie tutaj było bez przeciwników. Wodę nie wespnę się, tak? Kurczę, to jest trochę przykre. Maksymalnie po cichu chcę to zrobić, naprawdę. Czekam na jakąś broń z tłumikiem, ale na to jeszcze potrzebowałbym najlepiej drugiego slotu na broń. Ktoś mnie zauważy? No, a raczej nie. Czy ja mam jak najbardziej dalej uciec? O, na tym to polegało. Dobre podsumowanie, Jason. A opuść teren mogę po prostu. Bo tam było lub do wyboru. No nie, kolejni. Teraz będzie kolejny po. No, pięknie. The radio said Voss was recording ransom videos of PC. PC? PC. Pirate's Cove. But we call it Sunset Cove. That's one of the prisons. Got it. Remember, Jason, the strength you receive from the path will help you succeed.
Włamanie do więzienia. Zajrzę się po okolicy, jeszcze jest. Bardzo pięknie. Idealnie wręcz bym powiedział, bo właśnie tam chciałem iść. Chciałem właśnie tą stację radiową najpierw zrobić. Czy to była jakaś świnia? Co to jest? Zasek jest pełen. Mogę wykonać jakiś przedmiot? Chcesz wyrzucić po prostu z tego. No i strać te skóry chyba. Co tutaj było? O, 7 misji, ok. Co tutaj było na temat zwierząt? Waren to nie. Kasuar. Niech już będzie, że to staramy. No nie, no gonią mnie naprawdę. Spróbowałbym możliwe, że kurczę. Albo tą próbę na razie sobie odpuścić. No w sumie możemy ją chyba póki co ominąć. Bo chciałbym zrobić o tą wieżę radiową, bo to mi odblokuje nowe miejscówki. Jak i no kurczę map, bo jednak tak się poruszać na ślepo, to powiedziałbym, że nie należy do moich takich, można by powiedzieć, że stref komfortu. Więc zaraz tam dojdziemy i będzie fajnie. Warto zapamiętać, że kazuary są w tej części mapy, w której no był ten obóz Wasa do zniszczenia, czyli nie jakoś wybitnie daleko od Amanaki, ale na pewno, że tam w południowej części. Teraz tak pytanie, jakby tam dojść. Nie wiem, czy przypadkiem w czwórce nie mieliśmy tak jakby takiej kotwiczki, coś w stylu czekanu. A no, widać już te liany, jest bardzo fajnie. Nie wiem, czy to było słychać przeciwników z tego dolnego obozu, czy przypadkiem nie kolejnych skóry? No wiem, że włamań do więzienia mogę zrobić, ale póki co to kurczę, dajcie mi tutaj wejść. Chyba, że też tego nie będę mógł zrobić, bo oczywiście, że zadanie fabularne mam odpalone. Nie mogę, okej. Muszę się rozglądać za świniakami, to jest priorytet mój na razie. A nie, też nie mogę niczego po prostu zbierać. Pamiętam, że w czwórce był kreacki tydzień mody chyba, w którym to dostawaliśmy zlecenie na bardzo rzadkie zwierzaki. Nie wiem, czy tutaj też tak będzie, bo pamiętam, że to za maksymalne ulepszenie danego przedmiotu wymagało to nakładu oczywiście rzadszej skóry, która była dostępna dzięki właśnie temu kreackiemu tygodniowi mody. Co też jest dość ciekawe, czy tak tutaj też będzie. Wydaje mi się, że chyba na pewno. Bo raczej właśnie ten system z trójki został przeniesiony do czwórki po prostu. A że mówię, że tak było w czwórce, to po prostu przez to, że ja w trójkę wcześniej nie grałem. I czwórka jest takim odnośnikiem, można by powiedzieć. A tak nie wejdę, ale za to wejdę od tej strony, dobra. Trochę mało widoczna była ta drabinka. Zobaczymy też w ogóle, jaką broń tutaj dostaniemy nową. Wydaje mi się, że raczej nic ciekawego, bo to będzie no jeden z pierwszych masztów, może trzeci. Albo czwarty. Przy okazji będziemy mieć tyrolkę, więc bardzo fajna opcja szybkiej podróży. No i bardzo fajnie. Okej, okay, jakiś obóz. Żadnych zwierzaków. Tutaj kolejne obozowisko. I kolejna wioska. Tam już czuję świnie albo koślęcie. Maszt radiowy aktywowany i teraz tutaj mogę zjechać na dół. Przy okazji mamy tam kłada i bardzo dużo czerwonych roślin. Wybitnie dużo. Przy okazji misja z tym. A, no to już wiadomo, czemu tam jest kład. Okej. Okay. Bardzo fajnie. To odbiłem sobie tą placówkę raczej w następnym odcinku, ale można jak najbardziej tam się zbliżyć. Już się cieszę, że to jest motocykl, a w zasadzie kład do szybkiej podróży. Łuk refleksyjny. O cholera. Chciałbym to zdobyć, więc chyba
Postaram się jakoś szybko zdobyć świnie, żeby móc mieć dwa sloty. Co my tutaj... kamyki? Kamyki niestety, kurde. A dobrze, więc na to będzie, że póki co dokończymy ten odcinek. W przyszłym odcinku postaramy się pójść do obszaru, w którym zdobędziemy kolejne dwie fortece, jak i spróbujemy zrobić zadanie fabularne. Siemka!